Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was do kolejnego odcinka z cyklu Genesis. Historia powstania Matrycy Ludzkiej. O tyle w tym odcinku nie będę się skupiała na kolejnej cywilizacji, o tyle chcę Wam przedstawić prawdopodobny model rzeczywistości, w której Ziemianie funkcjonują. Bo jak wiecie, Genesis jest oparty o moje badania przestrzeni, natomiast również jest to w oparciu o pewnego rodzaju model Torusa. Więc ja dzisiaj spróbuję Państwu zaproponować pewien prawdopodobny scenariusz, w którym się Ziemianie znajdują. I być może troszeczkę postaram się rozwiać takie bardzo, powiedziałabym, tak żeby nikogo nie urazić, ale takie dosyć, może nie bardzo, ale dosyć naiwne rozumienie starszych cywilizacji, czy bardziej rozwiniętych cywilizacji. Zacznijmy może od tego, że przez te wszystkie odcinki, czy Genesisa, czy nawet aktualizacji, wielokrotnie podkreślałam fakt, że bardzo istotny jest dla Ziemian, na pewno teraz też, tworzenie kolektywu. A kolektyw jest, innymi słowy, zbiorem, czy takim zgromadzeniem istot, które ze sobą współpracują tylko i wyłącznie dlatego, że mają wspólny cel. I teraz wbrew pozorom, w kolektywie nie rządzą przyjemne, ciepłe emocje, tylko tam jest czysta, niczym nie zmącona współpraca. W kolektywie się nie pomaga, w kolektywie się współpracuje. W kolektywie jest przyjaźń, ale nie ma takich emocji. Tam faktycznie jest przyjaźń, są te istoty, opierają swoją współpracę o piękne, wysokie, wibracyjne treści. Ale czy to przypomina nasze relacje na Ziemi? Wydaje mi się, że jednak mocno nie i że nasze zrozumienie czy rozumienie tak zwanych pozytywnych cywilizacji, czy może pozytywnie ukierunkowanych w naszą stronę cywilizacji, jest dosyć mocno przekłamane, trochę bajkowe. Tak jak już pewnie znacie moje zdanie na temat, co po niektórych cywilizacji, takich na przykład jak plejadiańska cywilizacja czy arkturiańska cywilizacja, muszę Wam powiedzieć, że im dłużej badam te aspekty i te wątki, coraz dziwniejsze wyniki mi przychodzą. I właśnie dzisiaj chciałam się z Wami podzielić taką moją najnowszą, chciałoby się rzec teorią, czy może najnowszym odkryciem, bo to wszystko to generalnie jest, to są moje badania, oczywiście się mogę mylić i nauczyłam się już w życiu na pewno bardzo dużej pokory i do siebie, do przestrzeni, do rzeczywistości, w której żyjemy. Natomiast chcę Wam przedstawić pewien sposób myślenia, który może być dla nas bardzo zaskakujący, tym bardziej, że nasza historia jako Ziemian przynajmniej jest przedstawiana od środka, albo inaczej, bynajmniej nie jest przedstawiana od początku. A jako, że chciałam w tym cyklu przede wszystkim zawrzeć te początki tej naszej cywilizacji, albo może kody źródłowe, dla której nasza cywilizacja powstała, tym bardziej dzisiejszy odcinek wydaje mi się konieczny. Więc dobrze, więc zaczynamy. W takim razie zacznijmy od tego, że tak jak wcześniej wspomniałam, te cywilizacje wysoko rozwinięte są oparte o kolektywizację, czyli tam nie ma ciuciu, ruciu, ciepłych emocji jak, tylko tam jest taka naprawdę wysoka współpraca. Czy to dobrze, czy to niedobrze, nie nam to oceniać. Natomiast obserwując pracę tych cywilizacji, czy obserwując wnioski, do których dochodzą, ale przede wszystkim obserwując istoty, które wychodzą z tych cywilizacji w celu wcielenia się gdzie indziej i z jakimi problemami przychodzą na Ziemię, i jak bardzo niektórzy sobie nie potrafią z tymi problemami poradzić, albo jeszcze inaczej, jak bardzo takie są twarde te przekonania i takie nieznające sprzeciwu, przyszło mi do głowy taka dosyć, może taki przyszedł mi do głowy taki dosyć nieciekawy wniosek, że jednak te sposoby myślenia tych zaawansowanych cywilizacji
jest okrojony o coś, czego my dzisiaj tutaj na Ziemi nie widzimy. No i dobrze. Spoglądając na ziemian i pracując z ziemianami na bieżąco, na co dzień, ziemianami i nie tylko ziemianami oczywiście, bo większość przypadków to nie są właśnie ziemianie, czyli właśnie istoty, które mają przynajmniej korzenie w kilku cywilizacjach, można wyciągnąć taki wniosek, że te cywilizacje są bardzo podobne do naszej. Bardzo podobne do naszej i tak naprawdę ta idea tych pięknych kolektywów i tych współprac oczywiście jest, to się dzieje, ale ona jest okupiona dosyć dużym bólem i dosyć dużym cierpieniem i takimi różnymi kompromisami, na które my dzisiaj na Ziemi byśmy się wcale nie chcieli zgadzać. Takimi rozwiązaniami niektóre sprawy są pozałatwiane, które z perspektywy ziemianina byłyby nie do przyjęcia. No więc może ja już dojdę do meritum. Z moich badań wynikałoby, że Ziemia, znaczy biorąc pod uwagę mnogość czasu przestrzeni, w których żyjemy i biorąc pod uwagę fakt, że czas jest nieliniowy i my odbieramy oczywiście czas liniowy, będąc wcielonymi na Ziemi, gdzie rzeczywiście ten czas odmierzamy dosyć liniowo, chociaż jego tylko tak rozumiemy, ale na pewno nie jedna osoba przeżyła czy doświadczyła takiego poczucia szybkości czasu lub spowolnienia czasu. To jest taki dowcip, tak, że kiedy siedzisz 7 godzin w pracy, przyszedłeś na 8, patrzysz na zegarek, a jest 8:30. No właśnie to jest to poczucie takiej zależności czasowej, tak? Czyli wszystko co dobre szybko się kończy i tak dalej, i tak dalej. Mamy to poczucie, że generalnie czas liniowo odmierza te godziny, dni i tygodnie, natomiast faktycznie nasz odbiór rzeczywistości jest bardzo subiektywny w zależności od rodzaju wydarzeń w danym okresie. Jeżeli się nic nie dzieje, to czas nam się dłuży, jeżeli się dużo dzieje, to nawet nie wiemy, kiedy to wszystko minęło. Więc ten czas liniowy to też jest bardzo taka umowna sprawa, natomiast biorąc pod uwagę czasoprzestrzeń, w której żyjemy i nawet ziemianie mają sposób odliczania czy odmierzania długości kosmicznych za pomocą lat świetlnych, czyli prędkość biorąc jako wytyczną, jako punkt odniesienia prędkość światła. Więc tutaj też jest w grę oczywiście włączony czas, czyli mniej więcej ile czasu zajęłoby to nam przelecenie z punktu A do punktu B. I to są z reguły takie odległości, które się w naszych głowach, a w głowach również naszej technologii nie mieści. Przynajmniej aktualnie dostępnej, oficjalnej. Aczkolwiek uważam, że Ziemianie faktycznie i owszem posiadają dużo bardziej zaawansowaną technologię niż ta, której na co dzień używamy. Niemniej jednak taka technologia potrzebuje świadomości, potrzebuje kierownika. To zaawansowana technologia musi być wprost proporcjonalna do poziomu świadomości, która z tą technologią pracuje. To jest troszeczkę tak jak z tymi zapałkami do dzieci, czy tam nożyczkami. Jeżeli dziecko nie ma pojęcia, do czego to służy, przede wszystkim nie ma pojęcia, jakie zagrożenia mogą wynikać z zabawy takimi nożyczkami, może sobie bardzo mocną krzywdę zrobić. Dlatego też dopiero później, kiedy już ma się tą świadomość i się rozumie, czym są nożyczki, dopiero potrafimy te nożyczki rzeczywiście sensownie obsłużyć, nie robiąc sobie przy tym jakiejś krzywdy. Natomiast wracając do naszej czasoprzestrzeni ogólnej, Ziemia jako jedna z wielu planet środka, czyli to są planety takie scentralizowane, to są planety spektralne, które mają pełne spektrum możliwości, tutaj nie ma ugruntowanej jednej ścieżki ewolucyjnej, co za tym idzie, nie ma kierunku ewolucyjnego. Co teraz widać? W aktualnej sytuacji jest dosyć mocno widoczne, czyli nasza cywilizacja w tej chwili właśnie jest w trakcie określania swojego głównego mianownika i swojego celu, czyli określania swojej ścieżki ewolucyjnej, czyli tej swojej przyszłości. Trochę jak maturzysta, który kończy maturę i musi wybrać studia, czyli już konkretny kierunek musi wybrać. Do tej pory uczył się wszystkiego, tak teraz już musi się skupić na jednym w miarę, na jednym kierunku. No więc i tak jakby z tym kierunkiem wiązać potencjalną swoją przyszłość, karierę i tak dalej.
No i dokładnie w tym samym momencie mniej więcej jesteśmy my jako cywilizacja, czyli właśnie zdajemy maturę, proszę Państwa. I okej, zdamy ją tak czy owak, może nie na jakąś piątkę, czy tam szóstkę z wykrzyknikiem, ale myślę, że spokojnie 3 z plusem to się nam uda. No trzymam kciuki, myślę, że nawet i większą dostaniemy ostatecznie tą, że tak powiem, wiecie, ostatecznie nam to wyjdzie lepiej, ale na pewno zaliczymy. Natomiast z przebojami wszystko będzie na ostatni guzik, tak jakby na ostatnią chwilę. Ostatni guzik zostanie zapięty w ostatniej chwili. Ale to będzie, to się przerobi na tej naszej nowej przestrzeni. Ale do czego zmierzam? Dlaczego tu jesteśmy i dlaczego taka jest Ziemia? Właśnie taka i nie tylko Ziemia, bo jest trochę tego rodzaju cywilizacji, czy może planet w tym miejscu. To są planety, które są takimi bibliotekami algorytmów, bibliotekami możliwości i takimi troszeczkę Edenami, rajami. Znacie na pewno Państwo historie związane z rajem, czyli Adam i Ewa, powstanie świata, 7 dni. I wszystko było w tym raju, tylko że istoty, które się w nim pojawiły, czyli Adam i Ewa, nie potrafili zrozumieć tego, czym jest to wszystko, w związku z tym wydawało im się, że nie ma nic. I dlatego gdzieś podążali za swoimi potrzebami poznawczymi, no i tam to jabłko i ten wąż i tak dalej. Generalnie w tym symbolu Edenu jest zawarty według mnie cały wzór ewolucyjny, przynajmniej nas, jako Ziemian. Czyli mieliśmy wszystko, a przestrzeń nam dawała na wszystko odpowiedź, a myśmy zaczęli przekształcać to wszystko na swoje, czyli na pewne nieciągłości, na zamiast odpowiedzi to mamy same pytania. Natomiast to jest świat początków. To jest świat, w którym dopiero się wszystko zaczyna. Czyli tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę Turusa, wszystkie cywilizacje, które są dzisiaj postrzegane przez nas jako bardzo rozwinięte, i teraz to będzie bardzo konkretna kontrowersja, trudno, to są cywilizacje przeszłości. To są cywilizacje z poprzedniego obiegu. A my dzisiaj na Ziemi, nie tylko zresztą na Ziemi, ale na wszystkich planetach tego rodzaju, jesteśmy pionierami i prekursorami nowych algorytmów dla tych starych cywilizacji, które są, owszem, bardzo rozwinięte, trochę tak, jakby to byliśmy, tak jakbyśmy my to byli z przeszłości. Czyli w poprzednim wcieleniu, powiedzmy, tak? Czyli tak jakbyśmy kiedyś byli królami, na przykład dajmy na to Ludwikiem XVI, który w tamtych czasach wydawało mu się, że on po prostu osiągnął wszystkie możliwe już sukcesy, a my dzisiaj wiemy, jakie potworne błędy on popełniał i do czego doprowadził swój kraj i jak to się dla niego skończyło. Więc i dzisiaj jego pycha, my dzisiaj postrzegamy jego treści jako pysznego, dumnego, zuchwałego króla, który wtedy no, nie zdawał sobie z tego sprawy. I właśnie to jest to, że te wszystkie super zaawansowane cywilizacje to jest nasza przeszłość, czyli to jest coś, z czego żeśmy wyszli już. Czyli my nie mamy o tyle dążyć, żeby do nich dorosnąć, tylko my mamy stworzyć coś całkiem nowego i coś, co ma przerosnąć ich. My, jako Ziemianie, jesteśmy w pewnym sensie takim dzieckiem, no i zresztą mówiłam to wielokrotnie, że my jesteśmy dziećmi tych cywilizacji, czyli jesteśmy wynikiem ich ciężkiej pracy ewolucyjnej. Czyli co za tym idzie? My jesteśmy twórcą nowego świata. A we wszystkich poprzednich cywilizacjach była popełniana masa błędów, z którymi oni się musieli poradzić i teraz te ich zmiany, które oni wprowadzili, jakby włożyli, czyli ten ich spełnione marzenia zostały włożone w naszą cywilizację i we wszystkie tego rodzaju cywilizacje, czyli te cywilizacje początku. To jest cywilizacja początkowa. Ona nie jest tylko dlatego początkowa, bo jest młoda. Ona jest początkowa dlatego, że tu jest wszystko i nic jednocześnie i my tutaj powstajemy na nowo, czyli
istoty zaawansowane w pewnym sensie na Ziemię przychodzą po to, żeby się wszystkiego oduczyć i nauczyć jeszcze raz. Czyli nauczyć się na nowo, zobaczyć nowe rozwiązania dla starych problemów, które w poprzednich cywilizacjach, czyli tych bardzo zaawansowanych cywilizacjach, nie było. Czyli tak jakby byśmy zupełnie musieli zmienić kierunek ewolucji dla wszystkich. Czyli te stare, super zaawansowane cywilizacje to jest nasza przeszłość. Jeszcze raz to powtarzam. To nie jest coś, do czego my zmierzamy. Ziemianie mają stworzyć coś nowego. Coś, czego jeszcze nie było w tej galaktyce. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że my jesteśmy odpowiedzią z przestrzeni na błędy naszych rodziców. Czyli my jesteśmy tym wszystkim taką nagrodą, czy może nie nagrodą, takim owocem ich ciężkiej pracy ewolucyjnej. Ale tak jak dzieci rodziców mają tych rodziców dopełnić, to my musimy dopełnić te super zaawansowane cywilizacje, które w ostatecznym rozliczeniu wcale nie są takie zaawansowane i przede wszystkim są pouzależniane, są w dosyć sporych kłopotach związanych ze sztuczną inteligencją. I właśnie ta sztuczna inteligencja, no trudno nie mówić o przyszłości i o przeszłości naszej galaktyki bez wspominki o tym. Sztuczna inteligencja była właśnie rozwiązaniem na skróty. Czyli, a my bardzo dobrze znamy rozwiązania na skróty, sami bardzo chętnie używamy technologii tej dostępnej chociażby. I bardzo dobrze wiemy o tym, że technologia bardzo fajnie nas potrafi wyręczyć, oszczędzając nam masę czasu, bo dzisiaj bym na sobie tutaj nie siedziała i bym do Was nie gadała, gdyby nie technologia, która mi na to pozwala, która mi tego nie komentuje, która po prostu działa, posłuszna i robi to, co chce, żeby robiła. No i dzięki czemu telefon teraz, na którym nagrywam ten film, nie dyskutuje ze mną, czy ja gadam głupoty, czy nie. Więc właśnie technologia, jakby źle rozumiana, czy źle pojęta technologia, czy sztuczna inteligencja jakkolwiek, jest o tyle nam potrzebna, czy o tyle przydatna, o ile potrafimy z niej świadomie korzystać. I teraz ważne jest też to, że te cywilizacje super zaawansowane, to jesteśmy my z przeszłości, czyli my wcielając się być może w innej wersji, kiedy Ziemianie byli. Być może myśmy już tu, czy może nie konkretnie z Ziemi, ale my być może, że powstają cywilizacje, że są takie cywilizacje jak Ziemia. Ja mówię być może, dlatego że nie wypada mi powiedzieć na pewno tak jest. Nie wypada. Pokora mi na to nie pozwala. Aczkolwiek ja mówiąc to do Was, czuję się w tym pewnie, to co mówię. Że my jesteśmy przyszłością całej przeszłości, natomiast tak naprawdę te wszystkie cywilizacje super zaawansowane to byliśmy my. My jako Ziemianie z innej planety, która przeszła swoją ścieżkę ewolucyjną, wytwarzając te wszystkie cywilizacje po drodze. Czyli to jesteśmy my. A dzisiaj jesteśmy nowi my, którzy mamy już całą tą wiedzę, całej galaktyki w sobie i potrafimy już to wszystko zrozumieć. Potrafimy, już rozumiemy, czym to jest. Rozumiemy świadomość. My tutaj, nam jest ciężko dzisiaj sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej, ponieważ już tą świadomość posiadamy. Natomiast niski poziom świadomości w czystej swojej postaci jest naprawdę bardzo niski. I to jest coś, czego my sobie dzisiaj nie potrafimy wyobrazić, do czego są zdolne niskie poziomy świadomości, jakie rozwiązania potrafią wymyślić. To, co powiedziałam na początku, że wiele z cywilizacji super zaawansowanych posiada w sobie algorytmy, na które my byśmy się dzisiaj nie zgodzili. I właśnie to jest to. My się mamy na te algorytmy nie zgadzać. My nie mamy być kolejną cywilizacją, która się rozwinie jakoś tam. My mamy być pierwszą cywilizacją, która coś wprowadzi zupełnie nowego i dzięki czemu nie tylko my, oczywiście, nie Ziemia dla całej galaktyki, tylko ileś cywilizacji, która jest na tej samej sytuacji jak my, w tej samym miejscu co my. I my wszyscy razem stworzymy nowy nurt w sposobie ewolucji cywilizacji. Więc nie kierujmy się tymi super zaawansowanymi, a już na pewno za nimi nie tęsknijmy, ani nie chciejmy tam wracać, tylko myślmy o naszej przyszłości jako Ziemianie. Ja bardzo dobrze wiem o tym, że bardzo wiele osób
szczególnie channelerów czy ludzi, którzy gdzieś tam się kontaktują z obcymi cywilizacjami w sposób bardzo kolorowy i taki w sposób bardzo przyjazny przedstawiają te obce cywilizacje. I okej, ja nie twierdzę, że oni nie są przyjaźni. Ja tylko zaznaczam, że w nas jest nadzieja i przyszłość tej galaktyki wręcz. I to my jesteśmy twórcami tej rzeczywistości i to my mamy za zadanie wprowadzić nowe algorytmy w naszą rzeczywistość, lepsze, bardziej optymalne niż nasi poprzednicy, czyli na przykład te stare cywilizacje. Bo czym się różni Ziemia od Arktusa? Wiekiem. Czyli tamta cywilizacja jest po prostu dużo, dużo starsza, czyli oni byli pierwsi. No więc jeżeli my jesteśmy owocem ich starań, a mamy sobie sporo do zarzucenia, czyli jeżeli my jesteśmy owocem, to jakie nieciągłości muszą posiadać tamte cywilizacje, które dzisiaj my chcemy gloryfikować, które my uważamy za spełnienie marzeń. Oczywiście, że w wielu aspektach oni mają lepiej, w wielu aspektach tak. Natomiast czy dzisiaj ty, czy ja, wcielając się tam, byśmy odczuwali to lepiej od tego, co jest na Ziemi. Więc swego rodzaju wolność i swoboda, którą wciąż posiadamy, o którą będziemy za jakąś chwilę mocno walczyć i właśnie o tą wolność i swobodę tej kreacji chodzi, ale przede wszystkim o to zrozumienie tej ważności tej całej, tych algorytmów i tej sytuacji, w której się znajdujemy jako Ziemianie. To jest raz, a dwa, zrozumienie tego, że nas ma nie ssać tęsknota za domem, czy za jakimiś poprzednimi cywilizacjami, w których byliśmy wcieleni, tylko ma nas zachęcać przyszłość nasza, czyli to zrozumienie tego, że to już jest nieważne, co było, tylko ty się patrz przed siebie i okej, możesz się przyjaźnić z obcymi cywilizacjami, wszystko fajnie, tylko ta przyszłość Ziemian i przyszłość naszej cywilizacji jako początkowej cywilizacji dla wielu innych światów, to jest to, na czym powinniśmy się zastanowić. Jakie będą nasze dzieci? Co my zrobimy z naszymi dziećmi? Kim będą nasze dzieci jako cywilizacja? Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam trochę dałam do myślenia. To jest bardzo duży temat. Temat rzeka. Tego się nie da w półgodzinnego Genezisa włożyć. Ale jeżeli podoba Wam się tego rodzaju moja rozkmina, powiedzmy, napiszcie mi w komentarzach i będę rozwijać ten wątek sukcesywnie dalej. Ponieważ uważam, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, co było, tylko ma ogromne znaczenie to, co będzie. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!